witam na kanale Solarsketyki z Ameryki. Ten odcinek miał być odnośnie tego shoewaxu, czy tam jig, do nacinania drzwiczek na frezarce, który pokazywałem Wam w odcinku chyba 264. Będzie pod spodem numer, bo nie pamiętam. Niestety, ponieważ są tak duże opóźnienia przez te zamknięcia, to wszystko firmy wysyłkowe mają duże opóźnienia, ten przyrząd do mnie jeszcze nie dotarł. Natomiast ponieważ jesteście zamknięci przez święta, dostałem tyle e-maili, że nie mogę się z nich spod nich wygrzebać i na część odpisuję, na część po prostu podaję tylko numery, jak pamiętam, filmu, bo dlatego, że no musicie mnie zrozumieć, to po prostu zajmuje wszystko czas i czas, którego po prostu najczęściej nie mam. YouTube robi różne podchody i kombinacje, dlatego powtarzam jeszcze raz. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, zgrać wszystkie moje filmy, dlatego że ja nie mam fizycznej możliwości i nie mam tych filmów. Film, który się ukazuje, jest kasowany po prostu, bo nie mam miejsca na dyskach, także że tych filmów jest w sumie chyba 260 albo 270. A do zgrania to można powiedzieć, że jest dwa razy więcej materiału, więc jak ja bym to wszystko przechowywał, to bym musiał mieć swój serwer. Także nie przechowuję tego. Nie wiadomo, jak długo YouTube będzie darmowy i jak długo jeszcze YouTube będzie w ogóle udostępniał filmy i będzie w takiej formie, jak jest teraz, dlatego że uwierzcie mi, jest taka możliwość, że to wszystko się bardzo zmieni. Także jak mówię, no to jest na pewno bardzo pomocne, te filmy są dla wielu osób i jeżeli ktoś ma taką możliwość, niech sobie to zgra. Ja nie potrzebuję tego zgrywać, dlatego że powtarzałem wiele razy. Jeszcze to pamiętam, mam już z górki, niedługo w ramy, więc po prostu jak w ramy walnę, to nie będzie mój problem, że nie będę czegoś wiedział. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ten film będzie odnośnie piły stołowej formatówki, dlatego że dostałem wiele pytań i kilka osób było wręcz zrozpaczonych, bo piła i nietnie pod kątem prostym. Zaraz do tego się ustosunkuję i powiem Wam, jaki był problem, bo z tym człowiekiem w zasadzie to było dwóch ludzi z różnych regionów Polski, w zasadzie przeciwległych regionów Polski. Mieli używane maszyny, kupili i nie mogli z tym dojść do ładu. Ale zanim o tym będę mówił, to mam tu ściągawki i powiem Wam tak. Odnośnie prostowania MDF-u, jeżeli MDF jest niepolakierowany jeszcze, czy sklejka jest niepolakierowana, nawet deska, jeżeli jest niepolakierowana, to można to wyprostować żelazkiem. I są o tym dwa filmy, 225 i 47. To są numery odcinków. Wszystkie filmy na moim kanale są ponumerowane, dlatego wystarczy wpisać numer filmu i będąc na YouTubie, na moim kanale i to Wam znajdzie. Ja wiem, że jest tyle tych filmów, że YouTube nie pokazuje ich. Nawet jak ja sam szukam swojego filmu, często to nie mogę go znaleźć. A jak mam notatkę, który to jest numer, to wpisuję numer i wtedy mi pokażę. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, ale wiem, że tak się dzieje, dlatego mówię. Dlatego zadaję sobie trud, żeby Wam podać na ekranie często numery filmów, bo bez tego tego nie znajdziecie. Także do prostowania MDF-u film 225 i film numer 47. Do frezowania ramiaków na frezarce. Był taki film. Jeden był, pokazywałem, jak frezuję na pile. Po prostu shaker style, takie zwykłe, po prostu bez żadnego wzorku. Ale na wózku bocznym u frezarki to był film 216. I tam pokazuję, jak ja ustawiam, co i dlaczego. Także to jest film, odcinek 216. Odnośnie pił i cięcia na pile, ludzie mnie pytają, jak ustawić kąt prosty na wózku, czy jak ciąć na 45 stopni. To nie jest do wytłumaczenia w jednym e-mailu w trzech zdaniach. Dlatego obejrzyjcie sobie film. Film jest o sankach
numer 4. Ja wiem, że on jest nie najlepiej nagrany, dlatego że ja nie wiedziałem jeszcze nic o nagrywaniu. A człowiek, który to nagrywał, też wiedział tak sobie, także wyszło to jak wyszło. I jest numer odcinka o sankach, żeby ciąć na 90 stopni, jak ustawiać to, jak zrobić takie sanki. Numer 4 i jak ciąć i jak zrobić je dobrze, żeby ciąć na 45 stopni, to jest numer odcinka 43. I tam pokazuje, jak i dlaczego zrobić wózek do cięcia na 45 stopni, żeby to było idealnie, perfekcyjnie i zawsze dobrze. To było tyle. Ludzie mnie też zadają pytanie często, o kupiłem, tak kupiłem, a tyle zębów i czy to będzie dobra do tego. To nie jest tak, że jedna piła będzie dobra do wszystkiego, bo oni, ja powtarzałem nieraz, combination blade, może mam tutaj, niestety nie mam tu pod ręką, ja poszedłem do ostrzenia, bo chciałem wam pokazać. Combination blade, czyli taki kombinowana tarcza, że i do wzdłużnego, i do poprzecznego, najczęściej u nas na 10 calach, czyli to jest 250, ma 50 zębów. I ona ma, załóżmy, 3 zęby, przerwę, 4 zęby, przerwę, 3 zęby, przerwę i taki, w takich sekwencjach. I jaki jest z tym problem? Ta piła działa tylko i wyłącznie dobrze, jak się tnie z podcinakiem do cięcia w poprzek i do cięcia sklejki też z podcinakiem właśnie. Do cięcia litego drewna w poprzek można używać bez podcinaka, ale do cięcia wzdłużnego, grubszego niż 1,5 cala, zapomnieć. Ona się wam spali i to będzie pozamiatane, albo będą deski wam wychodziły jak banany. Dlatego jest film, jaką piłę dobrać, do jakiego cięcia i jest to odcinek 117. Także proszę wejść, to jest krótki odcinek, wytłumaczony wręcz łopatologicznie i nie będziecie mieli do końca życia dożywotnio problemu, którą piłę do czego użyć. Pamiętajcie, jeżeli jest coś do wszystkiego, to jest do niczego. Tak mówili nasi dziadkowie i ja to popieram, dlatego że mówię, no są różne rzeczy takie jak klucze kombinowane, że tam śrubokręt, taka gwiazdka, taka, to wszystko. Zgadza się, jak masz dostęp na wierzchu. Jeżeli masz gdzieś dostęp taki, że nie masz dostępu, to wszystko kandupę potłuc i trzeba specjalistyczne narzędzia znaleźć. To samo jest właśnie z tarczami. Jeżeli tniesz drewno na opał, jesteś hobbystą i nie tniesz grubszego jak 1,5 cala, czy tam 1 cal, czyli do 32 cm, do 32 mm, bo to jest 1¼, to jest 32 coś mm. Więc do takiej grubości ten blade combination ujdzie w tłoku i będziecie w miarę zadowoleni. Nie będzie to perfekcyjnie, ale jak mówiłem, ujdzie w tłoku. Natomiast jeżeli budujecie własną firmę i chcecie i macie ambicje być zawodowcem, to trzeba uczyć się tego od podstaw dobrych nawyków. Dlatego, że potem działacie odruchowo i może wam się zdarzyć, że jeżeli nie macie dobrych nawyków, to może was to bardzo, bardzo drogo kosztować. Dlatego, że mówię, wiele razy kiedyś opowiadałem mojego kolegi, widziałem, że cieli sklejkę 90 zębów na tarczy 10 czy na 250 było i po cięciu sklejki majster powiedział młodemu, że ty słuchaj, potnij te deski i ten, nie zastanawiając się, że trzeba zmienić piłę na do cięcia wzdłużnego, na tej samej pile po prostu pojechał dwie deski, piłę spalił, siwy dym, deski z łombo, banany wyszły, tarcza z łombo przepalona tarcza, to można tylko jak jest przypalona, to tak naprawdę to nadaje się do cięcia na opał i tyle po prostu. Bo on po prostu był hobbystą i on był przyzwyczajony, że jedno tarczo, wszystko tno. Zatrudnił się do roboty, no i najgorzej co mnie wkurza, jak komuś chce coś wytłumaczyć, nawet nieraz moim pracownikom się zdarza i on mówi, ja wiem.
Okej, okay. Odchodzę i za 2 minuty czy za 5 minut patrzę, że on nie ma bladego pojęcia, ale mówi mi I know, że on wie. Bo jaką cholerę wie, mówisz, że wiesz, jak nie wiesz? Nie jest wstydem przyznać się, że nie wiesz. Bo jak przyznasz się, że nie wiesz i ktoś ci to wytłumaczy, tak jak ja chcę wytłumaczyć każdemu, to potem będziesz mądry do końca życia. A jak udajesz, że jesteś mądry i mówisz, że wiesz, dalej będziesz idiotą do żywotnia. Także myślę, że te odcinki, o które mi najbardziej pytaliście, o te zagadnienia, to są w tym odcinku. A teraz przejdziemy do tego, dlaczego formatówka może nie ciąć pod kątem prostym, pomimo tego, że wydaje się wszystko być dobrze. Postaram Wam się narysować, dlaczego formatówka nie tnie często pod kątem prostym, pomimo tego, że między piłą a wózkiem jest kąt prosty. Więc tak, załóżmy, że to jest piła. Żeby nie zaciemniać obrazu, to nie będę rysował blatu, tylko że to jest piła. I tu mamy materiał do cięcia. Tu jest, może tym samym, tu jest prowadnica i między prowadnicą a piłą, załóżmy, bo tu pewnie ja z boku patrzę, ale wydaje mi się, że nie ma kąta prostego, ale załóżmy, że jest kąt prosty. Że jest kąt prosty, tu jest wózek dalej, że ten wózek tam wystaje nam po prostu i tu jest wózek boczny, leży na tym materiał i mamy to uciąć. I załóżmy teoretycznie, że jest kąt prosty tu i tu ustawiony, nieważne czy prowadnica jest z tyłu czy z przodu wózka bocznego, załóżmy to można położyć tu i wtedy ciąć, że materiał opiera nam się. Dlaczego jest lepiej tak, to potem Wam pokażę, jak podejdę do piły, no ale wyobraźmy sobie, że to jest tarcza piły, to jest prowadnica, to jest wózek jezdny wzdłużny, to jest wózek boczny, między tym i tym jest kąt prosty. Idealnie tniecie i nie ma kąta prostego. I było kilka ludzi, którzy właśnie pisali do mnie na ten temat. Jeden to już mówił, że chyba to go wpędzi w depresję, bo po prostu walczy z tym już miesiące. I mówi, że tysiące razy przestawiał tą prowadnicę i dalej tnie źle. Problem jest taki, że nie należy tutaj tego miąchać, dlatego że nie jest problemem to, że nie, między tym a tym nie ma kąta prostego, tylko w ogóle co innego. Dlatego że żeby nam cięło tu pod kątem prostym, to prowadnica względem tarczy nie musi być wcale pod kątem prostym. I opozyt, i na odwrót, że jeżeli tu jest kąt prosty, to wcale nie znaczy, że materiał ucięty będzie pod kątem prostym. Dlaczego tak się może dziać? Wyobraźcie sobie, że ten wózek, ta cała struktura przy transporcie coś tam się stało, albo poluzowało, albo zgięło, dlatego że to jest wszystko aluminiowe. Jeżeli przychodzą nowe maszyny, to te maszyny są w kilku, jak moja formatówka była na 3 paletach, opakowane to w styropian i składa się na miejscu i wiadomo, że to jest dobrze. Jeżeli kupuje się używaną, to nikt nie składa tego z powrotem w jakieś tam kartony, w jakieś styropiany i palety, tylko maszyna idzie po całości. Widlakiem wstawiona, pasami przywięta i go. I te, pamiętajcie, że ten często ten trak, po którym jeździ wózek wzdłużny, on jest też aluminiowy. A maszyna ma swoją masę. Przy ostrym hamowaniu, jeżeli to jest niewłaściwie zamocowane, to Wam po prostu ten trak wykrzywi, przesunie albo zegnie wręcz. I potem załóżmy, że ten trak, że to ten, no trak, jak to, no ta część, po którym jeździ ten wózek, że ten wózek Wam odjeżdża. Więc zaczynacie ciąć tu
I gdyby to było prosto, że równolegle ten wózek jest w stosunku do piły, to wam ucięłoby to pod kątem, ucięło wam idealnie prosto. Jeżeli tu i tu byłby kąt prosty, to tu też by był kąt prosty. I to pozamiatane, nie ma problemu żadnego. Natomiast jeżeli ten wózek wam odjeżdża od piły, to zaczyna wam ciąć tu, ale idzie w tą stronę. I jeżeli tylko trymujecie, to nawet nie załapicie, dlatego że materiał odchodzi wam od piły i tu macie kąt prosty, rwiecie włosy z głowy, a piła nie tnie pod kątem prostym. Natomiast jeżeli trak będzie ustawiony tak, że materiał będzie dojeżdżał, czyli zaczynacie ciąć w tym miejscu i nie idzie pod kątem prostym, tylko idzie w tą stronę, wtedy, dlatego że wam to dochodzi. Przy takim, przy takim defekcie, tu z wierzchu, piła będzie wam niemiłosiernie wyrywać na wierzchu. Dlatego że cały materiał wpierdziela się, że tak powiem, na tarczę tnącą i to jest pierwszy znak, że jest źle ustawiony trak, że coś jest nie tak. Także podejdziemy do piły i pokażę wam, o co tu chodzi. Mam nadzieję, że będzie mnie widać, dlatego że światło mam tu z góry, a do cięcia to jest idealnie. Jest tu 6 świetlówek czterostopowych, ale do filmowania to nie bardzo, dlatego wziąłem czarny kawałek, jedna czwarta koriany, żeby na tym kawałku wam pokazać coś, dlatego że jak wziąłem, położyłem tu kawałek sklejki, tak się odbijało, że nie było po prostu jedna biała plama, nic nie było widać. Więc tak jak mówiłem, że żeby sprawdzić kąt, to trzeba wziąć taki kawałek, przynajmniej, na którym będziecie próbować. Nie musi być prostokąt, może być taki po prostu w kwadrat. To jak się sprawdza wózek, to tysiące filmów jest na YouTubie. Tak dla przypomnienia tylko, trzeba mieć równoległość obciąć. Dobrze jest, jak to jest po prostu przy prowadnicy, że jest dwa boki są równoległe, ale nie musi być. Najważniejsze, żeby były w miarę proste. Przykładamy materiał do prowadnicy na wózku, tniemy raz, potem ten obcięty przykładamy do prowadnicy, tniemy dwa, potem znowu obcięty do prowadnicy trzy, potem znowu obcięty do prowadnicy cztery i potem piąty raz też obcięty do prowadnicy i jest obcięty raz, ten piąty raz, że tak jest obcięte. Wtedy naznaczyć, gdzie są końce, złamać to i te końce złożyć do siebie, położyć na wózku czy na czymś prostym i zobaczyć, czy one są równe, czy ta szerokość z tą szerokością jest taka sama. Jeżeli jest idealnie, znaczy, że kąt prosty jest idealny. Jeżeli różnica będzie, tu będzie więcej, tam mniej po złamaniu, jak to się złoży do kupy, no to znaczy, że właśnie coś jest nie tak. I jeżeli macie tak jak teraz ja narysowałem, to znaczy, że wózek wam wjeżdża. Z wierzchu macie tu wyrwane wszystko i jest w ten sposób. Jeżeli to będzie w drugą stronę, tak, to znaczy, że wózek wam odjeżdża. Czyli, że trak prowadzący wózek wzdłużny nie jest równolegle ustawiony, nie jest liniowo ustawiony równolegle z piłą i przestawianie piły samej, mocowania piły wam niewiele da. Dlatego, że formatówki mają piły, które się pochywalają w dwie strony albo w jedną stronę, no i nie bardzo jest tam co zrobić. Przy maszynach starych, bardzo starych, gdzie one się podnosiły tylko góra, dół i nie było tych całych tych mechanizmów, to można było to zrobić, ale w tej chwili to całym defektem jest tylko wózek, który ten trak, który trzyma wózek wzdłużny i on jest po prostu coś z nim źle zrobione. Jeżeli
coś tam podłożycie, jakiś tam papier, bo to czasami wystarczy dwie grubości papieru. Podłożyć papier ścierny, on się wtedy, nawet jak wam coś, daj Boże, poluzuje, to on się wam nie wysunie, bo po prostu zaciśnięty zostanie i ten nasyp papieru ściernego po prostu wejdzie w materiał i on się nie wysunie. Zwykły papier może się wysunąć, bo zdarzyło mi się to też. Co prawda ze 27, może 8 lat temu, ale właśnie wysunęło mi się, to był karton okładki z zeszytu, a nie papier, no ale wysunął mi się. Kiedy wymieniłem to na papier ścierny, nie było tego problemu, było na zawsze już dobrze. Także mówię, to, że prowadnica jest pod kątem prostym do piwi, to nie znaczy, że wam będzie cięło pod kątem prostym. I to, że prowadnica nie jest pod kątem prostym do piwi, to zanim zaczniecie cokolwiek przestawiać, kombinować jak koń pod górę, sprawdzić jak ona tnie. Bo może się zdarzyć, że fabrycznie jest tak ustawiona i taki też miałem przypadek w życiu. Nie na swojej maszynie, ale u kolegi, że kupił i zanim zaczął ciąć, to mówi, ty, ta, nie mogę ustawić, kurde, jest kąt prosty na tym. Mówi, że nie ma kąta prostego między piłą i co tu zrobić. I próbował tutaj, już nie miał regulacji, więc ja akurat zanim zaczął kombinować, jeszcze podjechałem do niego, mówię, a ciąłeś ją w ogóle? No nie, bo będzie jeszcze nie podłączona. Ja mówię, to zostaw to w cholerę, nie żołądkuj się. Podepnij, niech elektryk ci prąd utni i wtedy zobacz. Co się okazało? Że jak uciął, to cięła idealnie prosto, ale między prowadnicą a wózkiem nie było kąta prostego. Na szczęście dla niego ten wózek trochę odjeżdżał, a stosował to głównie do trymowania elementów, dlatego jeżeli wózek odjeżdża, to nie wyrywa wam tył. Gorzej jak wózek wjeżdża wam w tarczę, to tył tarczy wam po prostu wyrywa niemiłosiernie. Przy współczesnych nowych obrabiarkach, to przy nowych to nie ma tego problemu, ale mówię, nawet ta, ja ją składałem, była na kilku paletach i ją składaliśmy od podstaw, ale to wszystko jest aluminiowe. I jeżeli do transportu ja bym za te wózki tu gdzieś pasami przyczepił, nawet jak ja bym ten wózek zdjął jezdny, a tylko za ten trak na dole przyczepił pasami gdzieś do napaki i przy ostrym hamowaniu, jestem przekonany, że to zegnie albo przesunie. Dlatego, że to nie jest ten typ maszyny, jak pokazywałem wam, że jest wszystko żeliwne, wózek jest żeliwny, podstawa jest żeliwna i że to jest kuloodporne. To wszystko teraz jest jak musi być oszczędność materiału, musi być, bo to ekologicznie, jak mniej materiału, musi być, kurde, wszystko aluminiowe, bo to lżej, no wiadomo, że wygodniej, ale każdy kij ma dwa końce. Jeżeli to jest w takiej grubości jak puszka od piwa, no to potem, jeżeli to się coś zegnie, to nie trzeba być zdziwionym. Shit happens, tak to właśnie się dzieje. Myślę, że paru osobom to pomoże i mówię, jeżeli tniecie na wózku i przy cięciu tył wam wyrywa, to jest pierwszy sygnał, że coś z trakiem jest nie tak. I nie kombinować wtedy na prowadnicy na tym, bo to nic wam nie pomoże. Jest najprawdopodobniej, ja nie mówię, że na 100%, ale najprawdopodobniej problemem jest liniowość, że nie jest piła, no, linia piwi nie jest równolegle do linii wózka, że jest coś przesunięcie. I tam trzeba szukać i kombinować. Wejdźcie na mediapartner24.pl, zostawcie tam komentarze odnośnie moich książek. Tam można też nabyć moje książki. Także zapraszam do zakupu i do, kto jeszcze nie nabył, do zostawienia komentarzy. To jest jedna rzecz. I dwa, tak mi się przypomniało teraz, że cięcie, jeżeli wam piła nie tnie pod kątem, troszeczkę tylko. Załóżmy, że nie tnie wam 2,5 mm. Na takiej
na takiej szerokości. To jest szerokość akurat szafki dolnej. Wydawało mi się, że 2,5 mm to nie jest dużo, no nie? Ale wyobraźcie sobie tak. 2,5 mm na jedną stronę odwrócicie to, bo jak niesie z podcinakiem, to nie odwraca się tego w tą stronę, tylko odwraca się po prostu, jest tak, ucięte, przesunie, ucięte i o, odlot. Czyli wam to się często dubluje, czyli wychodzi wam, że macie z przodu, załóżmy szafki, 5 mm mniej niż z tyłu. Pół centymetra. No to jest od cholery. Przy jednej kuchni, gdzie macie tam 5 szafek, to nie jest problem, dlatego że no to może być różnicy potem tam kilka centymetrów, ktoś powie, no ściana krzywa. Ale ja miałem taki przypadek, kiedy zaczynałem tu właśnie w Ameryce i jeszcze nie byłem za krótki, żeby robić takie większe roboty. I ja montowałem 30 takich szafek w rzędzie. I to były czasy wtedy takie, że kto tylko miał jakiś kawałek jakiegoś tam pomieszczenia i wena i chciał robić, to po prostu miał roboty po prostu do zwalenia się, że tak powiem. I to były po prostu no, takie czasy, że roboty było dużo i nie wszyscy robili to dobrze, bo straszne było zapotrzebowanie. I okazało się, że przy tych 30 szafkach ich się nie da do ściany zamontować prosto, bo wyszedł łuk. I to taki, że na brzegach to było jakieś po 5 cali odstawały szafki. Bo oczywiście są konektor screws, znaczy śruby łączące, tak jak wszyscy standardowo w Stanach używają. Ja też używam, żeby połączyć ze sobą te szafki. No i jeżeli przód a tył była różnica 5 mm, no to na 30 szafkach to wyszedł po prostu wam łuk. I no to ja nie pamiętam, jak to się skończyło, dlatego że była wielka draka o to i ci ludzie, którzy robili te szafki, mieli to naprawić i zamontować sami. Ja nie wiem, czy oni zamontowali jej, zrobili nowe, czy jej poszli na ugodę jakoś, czy nie wiem, no ale po prostu terminy goniły i ja tych szafek nie zamontowałem, bo po prostu już było to po terminie, do końca terminu montażu musieliśmy opuścić budynek, a te szafki były nadal niezamontowane, bo były jeszcze, po prostu była tam z tym draka. Nie wiem, jak to się skończyło, no ale wyobraźcie sobie na takiej właśnie komercyjnej roboty, gdzie jest 30 szafek i to jest łuk. No. Także jeżeli formatówka nie tnie pod kątem, to jest ból w 4 literach, dlatego że to jest jak domino. Każdy element potem się nakłada, ten błąd nakłada i na końcu może wyjść totalny dyzaster. Dlatego jest ważne, żeby to dobrze ustawić, a potem jest ważne, żeby dbać o to, żeby... Te maszyny są teraz aluminiowe i ja widziałem, jak człowiek u mojego kolegi usiadł na wózku. Pomimo tego, że to nie jest moja maszyna i nie jest mój człowiek, tak go jak psa i się bardzo obruszył, przyszedł boss, to go wypierdolił. Sorry. No. Bo wózek aluminiowy, który wyjeżdża 4 metry i on jest aluminiowy i chłop 110 kg na tym usiądzie i się cieszy, no to come on, to trzeba być idiotą, żeby tak robić. Także skończyło się właśnie tak, że gościu wyleciał z roboty. No ale mówię, używać rozumu. Ja wiem, że mózg ma każdy, rozum nie każdy, ale wy, co oglądacie moje filmy, wiem, że jesteście mądrymi ludźmi i wiecie, że takich rzeczy się nie robi. Także jeszcze raz, jak się podobało, dajcie lajka, wejdźcie na mediapartner24.pl, tam można nabyć moje książki. Oczywiście na nowy rok wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia i wytrwałości i sukcesów w każdej dziedzinie. I niech moc będzie z wami.